się na swoich pozycjach. Czekamy już tylko na gwizdek sędziowski. I rozpoczynamy trzecią kwartę. Piłka już złapana przez jednego z zawodników w sali. Jest to Leszek Arkutowicz. Zatrzymany na 34 jardzie. I od tego miejsca pierwszą próbę rozpocznie Husaria Szczecin. Gdyby udało się Husarii Szczecin zdobyć punkt na końcówkę. Pierwsze połowy teraz byli w dogodnej sytuacji. Koniec rywala punktowo. Tak się jednak nie stało dalej na prowadzeniu Skoczynia 20 do 0. A Dylan Rauch oddaje piłkę do running backa. Temu jednak nie udaje się zdobyć tyle jadów, które by na pewno chcieli jego koledzy i kibice. Michał Szczurowski z numerem 5. Mamy drugą próbę do przejścia około 7-8 jardów. Dylan Rauch na prawą stronę, piłka złapana. Świetnie teraz Mario Brown łapie piłkę od rozgrywającego. Pierwsza próba w Husarii Szczecin. Przesuwają się na 38 jard połowy przeciwnika. Dobrym akcentem rozpoczynają trzecią kwartę zawodnicy drużyny gości. Pierwsza 10 jardów do przejścia, jeszcze raz oddana w ręce Michała Szczurowskiego, jednak tym razem nie miał on szans. Przedarli się przez defensywę defensywni liniowi. Seagulls Gdynia. Z Michała Szczurowskiego otworzył kanapkę. Także druga próba. Ofensywa Husarii cofnięta na 7 jardów. Jan Brown szuka podania, jednak będzie akcja biegowa. Ale tak kończy się marnym dla niego skutkiem. Zatrzymał Dylana Raucha. Paweł Krobierz. I mamy trzecią próbę, a ofensywa Husarii dalej z dużym dystansem do zdobycia, aby znów rozpocząć od pierwszej próby. Defensywa Seagulls Gdynia, można powiedzieć, już się odsunęła z takiego delikatnego targu, jaki na początku mieli. Czyż to? Ja, włączyłem. Adresowane do Mario Browna, niekompletne. A to prowadzi do czwartej próby. Już widzimy zmiany w formacji ofensywnej. Także po zakrywkę bardzo sięgają zawodnicy drużyny gości. Postarali się ją jak najdalej kopnąć, by oddalić ją z miejsca, w którym się obecnie znajduje. I ten pierwszy rajd ofensywny na początku trzeciej kwarty kończy się fiaskiem. Piłka kopnięta. Niedaleko będzie próbował powrotu na Monte Gadis. Ma już ją w swoich rękach, zatrzymany przez Tomasza Krzyszkowskiego. I ta akcja powrotna kończy się na 36 jardzie. I od pierwszej próby rozpoczynają Seagulls Gdynia 10 jardów do przejścia.
37 minacie, ofensywa z Stołu Zgdynia. Dobra, przybójca oddaje do Angelo Pisterz, skupię szłapie. Aż teraz, jak skupię szybkości z Angelo Pisterz, skupa kobieta laka rzucona na boisko. I pytanie, do jakiego przemienienia doszło w tej akcji? Boczny sędzia Niony dopatrzył się jeszcze przyszłego zagrania, zaraz wytłumaczy na mnie sędzia główny przez mikrofon. Trzymanie numer 83 w drużynie ataku, 10-1 kary z miejsca Sapaulą, powtórzony pierwszy kół. Marcin Bluma dopuścił się przemienienia typu wolnik, czyli przytrzymywał zawodnika defensywy w sposób niedozwolony. Dla przypomnienia, zawodnicy ofensywy mogą tylko odpychać, blokować defensorów, by umożliwić swoim kolegom drogę do przodu. Teraz jednak jeden zawodników wcale jeszcze się nie zatrzymywany żaden z wymienionych sposobów. Także mamy powtórzenie pierwszej próby. 5 minut do zdobycia. Przypisy oddaje ją do Angelo Pisterza, odbija się od defensywy Gnojowej, szuka sobie miejsca, ale nic z tego. Angelo Pisterza trzymany przez Dawida Borowika. Osłabł. I będziemy mieli drugą próbę, ofensywa z nią cofnięta na około 2 jardy. Także druga próba i do przyjścia 7 jardów. To dobre zawody, jak to medale w ostatnim roku. O. Mario Brauna zastosowany na Marcinie Blumie i z tych chwyt zapaśniczy wykonany teraz przez Mario Brauna. Potrzebuje zmiany Marcin Bluma w jego miejsce jako Pleszczyński. Trzecia próba do przejścia 3 jardy. 2 jardy. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia na 38 jardzie. Znajduje się ofensywa z Kołstynia. Mamy okazane czuć ustawione przez przez Macieja Młynarczyka. Przewinienie osobiste, pociągnięcie za kratkę kasy, numer 55 w obronie. 15 jako w kraju, proszę pobawić. Państwo słyszeli, co trzeba dodawać. W kwestii wyjaśnienia, jeden z przeciwników w nieprzepisowy sposób zatrzymywał zawodnika ofensywy i kończy się do 15 jardowa kary. Dawca Szczecin mocno daleko powoli przeciwka skręci wraz z ofensywą. Jest 20 jardów do przejścia. Na 20 jardzie Skoł z nimi to właśnie 20 jardów dzielił od 2 punktowego.
Brown oddaje piłkę do Angelo Pis. Ładne bloki dla Angelo Pis zastosował. Właśnie najmocniej. Tak jak u Kresecki, dobrze widziałem, to on był tym blokującym dla Angelo Pis. I dzięki temu 5 jardów zdobyte przez Siko z Gdynia. Rezultatem jest zdobycie dwóch jardów, trzeci byłby trzyjadnego przejścia. No. Brown oddaje do Angelo Pis, rozpędza się prawą stroną. Jest tam zbyt dużo miejsca, ale możliwe, że tyle wystarczyłoby zrobić pierwszy próbę. Na razie działuje się to fajnie, nie dało się zrobić pierwszej próby, także czwarta próba do przejścia około 1 jardu. Brown oddany do Angelo Pis, wywalczył o pierwszą próbę Angelo Pis. Zatrzymał Przemysław Brunkowski. Angelo Pis już po pierwszej próbie zdobytej przez Seahawks Gdynia. I coraz bliżej pola punktowego formacja ataku drużyny Seahawks. Dzieli już mniej niż 10 jardów do pola punktowego, pierwsza próba, 9 jardów do przejścia. To były 4 szanse na znalezienie się z próbą w polu punktowym zawodnicy drużyny gospodarzy. Brown rozgląda się zapytanie na prawą stronę, ale Pawlik odbiorca podania. Zatrzymany teraz przez 4 zawodników, a kropkę na i postawił Christian Foster. Wcześniej Marcin Kain. Przytrzymywali Pawła Fabika, druga próba, dalej ten sam rezultat. 9 jardów do przejścia, by znaleźć się w polu punktowym. Second and goal. Mika Brown na lewą stronę, mimo pierwszego obrońcę podanie. Jest złapane. Bliski odbiór podania był Paweł Fabi. Jednak trochę to podanie Paweł za plecy rzucone, musiał zwolnić sobie. Tyler Seagull z Gdynia i będziemy mieli trzecią próbę i 9 jardów do przejścia. Pozbycia amerykański rozgrywający, ale sytuację wyjaśnił Marcin Łodygowski. Defensywny liniowy, ustawy Szczecin. Także mamy czwartą próbę, tym razem do przejścia około 7 jardów. I jeżeli teraz w tej czwartej próbie zawodnikom Seahawks nie da się zrobić przyłożenia, to piłkę przywrócę jeszcze na epopatrzu. Mika Brown, tam są...
tak złapany, niekompletnie. I sobie z tego kąta nie widzę, kto był odbiorcą tego podania. Paweł Wargi był odbiorcą, ale jeszcze po rękach Jakuba Nowackiego przeszła piłka. Żaden z tych zawodników nie złapał, znaczy na boisko wchodzi ofens z Lapusami Szczecin. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Na 7 jardzie własnej połowy boiska, także bardzo blisko własnego pola punktowego. A teraz James Williams rozpędza się prawą stroną. James Williams zdobywa pierwszą próbę dla Lapusami Szczecin po tej akcji biegowej. Usaja Szczecin, podanie. Tylko niekompletne. Druga próba, dalej 10 jardów do przejścia. Do Jamesa Williamsa bardzo ładnie zachęcił James Williams. Doprowadził piłkę na 25 yard. Współpracował w trakcie tych trick playów. Także Przemysław Lamus jest wide receiver w szeregach Lapusami Szczecin, który piłek ma najwięcej złapanych, najwięcej jardów do tego po podaniu. A jeszcze raz wygramy rał. Oddanie do Jamesa Williamsa. James Williams dalej utrzymuje się na nogach. James Williams, pierwsza próba, doprowadził piłkę na 40 jardów połowy przeciwnika. No i świetnie teraz. Ten importowany zawodnik w szeregach Lapusami Szczecin. Pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Zatrzymany po przebiegnięciu 2 jardów, także 8 jardów do przejścia. Koniec trzeciej kwarty. A w ten sposób kończymy trzecią kwartę. Słyszymy się po